W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O serce niepokalane, pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny wybaw nas. Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny wybaw nas. Od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania wybaw nas. Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych wybaw nas. Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym wybaw nas. Od deptania Bożych przykazań wybaw nas. Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich wybaw nas. Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło wybaw nas. Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu wybaw nas, wybaw nas. Przyjmij, o Matko Chrystusowa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech człowieka i grzech świata, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga odkupienia, potęga miłości miłosiernej. Niech powstrzyma zło, niech przetworzy sumienia, niech w sercu Twym niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. Od deptania Bożych przykazań wybaw nas. Matko Najświętsza, Ty zawsze wzywasz do powrotu do Boga. Modlitwa i pokuta to jest przesłanie, które popłynęło także z Fatimy. Powierzam dziś wszystkich, którzy cierpią z powodu łamania Bożych przykazań, ludzi oszukanych, pokrzywdzonych, okradzionych, cierpiących z powodu gwałtów i wojen, powierzam rozbite małżeństwa, zabijane i porzucone dzieci. Proszę Cię także za wszystkich, którzy te przykazania łamią i są sprawcami tych krzywd, o miłosierdzie i nawrócenie dla nich. Proszę szczególnie za tych, którzy przykazania Boże depczą pochopnie, byś wyjednała im łaskę widzenia konsekwencji swoich działań. Matko Najświętsza, pozwól nam wszystkim zrozumieć, że przykazania Boże są źródłem wolności. Pomóż nam dostrzec, że właśnie one są fundamentem zdrowia naszych rodzin i całego społeczeństwa. Spraw, byśmy pokochali Boga i by Jego prawo wyryło się w naszych sercach. Przepraszam za wszystkie sytuacje, w których ja sam lekceważyłem Boże prawo. Proszę dziś o łaskę nawrócenia dla siebie, bym poważniej niż do tej pory potraktował Boga i Jego wolę dla mnie i bym umiał wcielać ją w życie. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.